Witam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, siedzimy tak sobie zagadką i rozmawiamy na tematy tych wszystkich pol kempingowych, które tutaj są dookoła i ten horyzont. Chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat tego kempingu. Ten kemping ma taką troszeczkę tak rozmawiamy na temat pól kempingowych nad morzem i właśnie teraz Agatka przeczytała, że w Horyzoncie, tak? O Horyzoncie pisali, że mamy cenę tam za dobę 200 ile? 75 zł. 275 zł w Horyzoncie jest za dobę trzeciej linii brzegowej. Słuchajcie, no nie ma co się dziwić, to jest Horyzont, tak? On się uważa, może i nie uważa, a jest luksusowym polem kempingowym. Minus jest tam taki, że na Horyzoncie są wyznaczone parcele. I dla jednych to jest super, dla drugich to jest może mniej super. Dla mnie, w moim przypadku, to na pewno się nie sprawdza taka wyznaczona parcela. Jak ja mam z tym moim burkiem, który tutaj leży, no, po spacerku na szczęście leży, ale on, jak wiadomo, lubi hasać. On jest przyczepiony sobie tam do drzewka na lince 15-metrowej i biega dookoła przyczepy, dookoła wszystkiego, tak? Także zobaczcie, ile my tu mamy miejsca. Tam jest gdzieś dopiero ogrodzenie. Tam mamy miejsce, tam mamy miejsce i tam mamy pełno miejsca. My tu nie mamy wyznaczonych żadnych parcel. Tu zresztą właściciel sam mówił, że stawiajcie gdzie chcecie, jak wam tylko pasuje, jak wam wygodnie. Bardzo sympatyczny właściciel, starszy pan. I powiem wam, jechaliśmy na ten nasz kemping tutaj, ten 243. Jechaliśmy z takim troszeczkę niepokojem, czy dobrze robimy, że jedziemy tutaj, czy niedobrze. Dlatego, że poczytaliśmy sobie opinię oczywiście innych użytkowników tego pola kempingowego. No i tam wypisywali, że minusem to jest to, że brama o 22 jest zamknięta, ta główna taka wjazdowa dla samochodów. Dla nas to wręcz przeciwnie, nie jest minusem, tylko to jest plusem, ponieważ przynajmniej śpicie spokojnie, że nikt nie wyjedzie z jakąś przyczepą, samochodem czy czymś takim, tak? Czyli jest to jakoś w miarę pilnowane. Oczywiście jest tu monitoring na całym tym polu kempingowym. Nie mamy wyznaczonych parcel, mamy co kawałek gdzieś tam jakieś przyłącza do prądu i stajemy sobie gdzie chcemy, tak jak nam pasuje i jest wygodnie, tak? Dla nas było to wygodnie właśnie, żeby się oddzielić tyłem do innych, żeby pies mógł sobie tutaj gdzieś właśnie hasać i nie przeszkadzać innym użytkownikom. A jeżeli chodzi teraz o następne minusy tego typu, jak na przykład ciepła woda pod prysznicem. Tak, jest tam taka plakietka od 6 do 22, że mamy ciepłą... Brak wody od 6 do 22. Od 22 do 6 rano, że jest brak ciepłej wody. To jest guzik, prawda, słuchajcie. Ta plakietka jest oczywiście. O północy byłem się kąpać i woda najbardziej ciepła jest. Nawet gorąca, bym powiedział. Rzekomy minus tego, że trzeba co chwilę ten, wiecie, taki przycisk naciskać tam na prysznicu. Tak, jest to minus może taki troszeczkę uciążliwy, że trzeba co chwilę sobie nacisnąć ten przycisk. Przy długich włosach. No przy długich włosach, tak jak żona mówi, no są to jakieś tam problemy. Ale słuchajcie, dla chcącego nic trudnego, można sobie to tak wykombinować, żeby zablokować ten kurek, będzie wam woda cały czas leciała. Tak, lubię różne patenty robić, więc ja wiem, jak zablokować ten kurek. Blokujemy sobie ten kureczek i woda cały czas leci. Dla mnie to nie jest żaden minus. Te sanitariaty też nie są żadnym minusem, słuchajcie. No nie są może jakieś tam super ekstra, te sanitariaty. Patrzcie, co Julka robi. Widziała sobie meduzę, położyła na głowę i zadowolona z życia. Sanitariaty moim zdaniem te nie są żadnym minusem. Słuchajcie, schludnie, czysto. Sprzątane jest 3 razy nawet dziennie, jak zdążyłem zauważyć. Papier jest na bieżąco dokładany, gorąca woda znajduje się w sanitariatach. No może nie są to jakieś tam super luks, te super luksusy, jak na innych polach kempingowych, tak? Że to tam funkielnówka, wszystko i tak dalej. Dla mnie to żaden minus, wręcz przeciwnie, nawet plus. Jeżeli chodzi o środek, to tutaj są też takie domki, tak jak wam już wcześniej wspominałem, no są te domki, takie typowy dawny PRL.
Ale te domki mnie nie interesują. No i jeżeli ktoś by przyjeżdżał tu przyczepą kempingową, to nie po to, żeby siedzieć w takim domku, tak? Te domki są dla ludzi, którzy by chcieli za naprawdę niedrogie pieniążki wynająć to. Aczkolwiek powiem wam szczerze, tam delikatnie sobie podejrzałem w jeden z tych domków. No to tak słabo, nie chciałbym tam sobie na pewno zamieszkać. No ale to my z tego nie korzystamy, korzystamy z pola kempingowego, a nie akurat tych domków, tak? Słuchajcie, miejsca jest tutaj w bród. Do plaży jest bardzo bliziutko, bo mamy jakieś 100-150 metrów do plaży. Na tej plaży, moim zdaniem, jak się schodzi, nie ma jakiegoś tłumu ludzi, parawan na parawanie. A jak pójdziemy jakieś 500 metrów sobie na przykład w prawo, to tam, bo tam chodzimy z psem, to tam całkowicie jest puściutko, nie ma nikogo, kompletnie nie ma nikogo. Także wiecie, no, jeżeli chcecie jeździć sobie na przykład na taki Horyzont, czy Lazurowe, czy cokolwiek takiego, no musicie się liczyć z tym, że będzie drogo, I ciasno. ciasno, może być brak miejsc. No oczywiście plus jest taki, że wiadomo, jeżeli sobie staniecie w pierwszej linii brzegowej, no to nie macie takiego widoku jak my tutaj na zieleń, tak, że jest zielono fajnie, tylko macie elegancki widok bezpośrednio na morze, czyli pijecie kaweczkę z widokiem na morze, tak. No, na pewno fajne to jest, no, nie ma co ukrywać, no ale to wszystko kosztuje, tak. No, a minus jest taki, że my na pewno nie możemy sobie pozwolić zbytnio na horyzont, szczególnie w sezonie, bo ze względu na psa. Jeżeli my tego psa nawet sobie podczepimy gdzieś pod przyczepę, to między jedną a drugą parcelą, ja nie wiem, czy tam jest 20 metrów, czy nie. Więc ten pies by się tam umęczył, po prostu najnormalniej w świecie by się umęczył. Nie miałby możliwości swobodnego latania ani nic takiego. Więc dla nas takie rzeczy odpadają. Szukamy takich pól kempingowych, można powiedzieć w cudzysłowie kameralnych, czyli pusto i tak dalej. Co jeszcze jest fajnym plusem tego kempingu, słuchajcie, to tutaj jest taki większy nacisk na spokój i ciszę. Tutaj w 90, nawet 5% przyjeżdżają ludzie starsi. Dom seniora, klub seniora. No, dosłownie. Jak wiedziecie, to będziecie się czuć, jakbyście byli w klubie seniora. Wszędzie są starsi ludzie, tacy, wiadomo, spokojni, zrównoważeni, cichutcy. Mili, No, sympatyczni. bardzo mili, sympatyczni, zawsze codziennie dzień dobry, tam jakieś słówko się zamieni, to wszystko. Więc no, my się tu czujemy jak młodzieniaszki, można powiedzieć. My się tutaj czujemy jak młodzieniaszki, czekajcie. Dobra, zostaw. No, jak przyłapać. Jak się czuję. Dobra, teraz ja muszę iść. Witam, witam. Dzisiaj się już zbieramy do domciu. Idziemy teraz do portu po świeże ryby, żeby zabrać ze sobą. Tak wygląda tutaj stocznia. Już pewnie widzieliście nieraz na filmie. Musimy sobie przejść tam dookoła promenadą. I idziemy po świeże ryby. Tak? Tak. Dobra, to my idziemy, widzimy się niedługo. Okej. Będziemy wchodzić teraz na tą promenadę. Tutaj. Jakbyście byli w Darłówkach, szukali świeżej ryby, to żeby nie przepłacać w restauracjach, a sobie samemu chcieli zrobić, to tam na całym tym ciągu po drugiej stronie macie dostęp do świeżej ryby. Jak tylko morze jest spokojne, kutry wypływają, łowią rybki i przywożą je tutaj do portu. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu ze świeżą rybką. Macie w oddali port Fish. Tutaj macie skład rybek. O, nawet już kutry są, słuchajcie, z połowów. Jest która godzina? 8:30? 8:30. 8:30 i zobaczcie,
Po drugiej stronie mamy kutry, które przepłynęły z połowów. Możecie kupić tutaj bezpośrednio z kutra lub w tych budkach naprzeciwko kutrów. No, a my musimy iść, żeby tam się dostać, musimy iść tu na ten most zwodzony. On jest taki ruchomy, wiecie? On jest przesuwny, obrotowy czy coś takiego. Ja już szczerze mówiąc nie wiem, bo nie widziałem, jak on się tutaj obraca czy podnosi. Chyba podnosi, on się chyba w pół rozsuwa i podnosi. To by było trzeba gdzieś na internecie znaleźć. O, zaczyna wiać. Dobra, my idziemy na drugą stronę. Tutaj mamy tą sterownię do tego mostu. Tutaj sterują właśnie tym mostem, który tutaj jest. Tak? Tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tu się wchodzi na ten most i sterujemy sobie z tej sterowni tym mostem. Co jest? Światło tu są. O, jesteśmy po drugiej stronie już tego mostu. I teraz lecimy już bezpośrednio sobie tutaj po rybki do rybaka. A cały ten ciąg tutaj zaczyna się od sprzedaży świeżych ryb. Płaci. Jasne. Że chce pan pakowanie próżniowe i Ania tam panu wszystko policzy. Dobra, wziął te noże moje. Zabrali noże. Nie, kolega, bo miałem trochę z lodem. Proszę, żebym nie przeholowała, bo zaraz powiem. Łeb i placki, tak? Tak. Tam gdzie nie, bo tam... O, sekunda, najpierw może zważymy, co? Nie, to jest czyje inne. Aha, dobra. Spokojnie. Mówi pani, że się jeszcze ruszają. Wczoraj się ruszały, wszystko wieczorem. Proszę bardzo. Dobra, to my idziemy do kasy. Mam już zakupioną rybkę i teraz ją pan patroszy. Ale flądry więcej nie mamy, nie? Chyba za dużo? Czy mamy flądrę? Ale tuszki? Czy... W całości mamy. Mamy. Tak. Dobra dziecko, zaraz się spytam, bo ja mam robotę. Zaraz się spytam. Ale tam chyba dużo. Co to jedne było Dzięki. Dobra, i teraz pani bierze, pakuje rybkę. Tak. I do próżni. Z wszystkim sumieniem polecam. Już
trzeci raz bierzemy tu rybkę, smaczna, świeża. Maszynka se różnie robi. Gotowa, zapakowana. Dobra, to nasze ostatnie ujęcie Bałtyku. Idziemy się pakować. Jakbyście wjeżdżali na ten ośrodek, to tak wygląda brama wjazdowa. Jak wygląda brama wjazdowa, a tutaj mamy samego właściciela. O, bardzo sympatyczny pan, także nie wypisujcie bzdur, bo piszecie takie bzdury, że coś jest niesympatycznego. Słuchajcie, naprawdę byłem cały ten pobyt tutaj, rewelacja, wracamy. Dobra, zrobiliśmy 164 km, mały postój na parkingu leśnym, przed piłą. Że jesteśmy na małym postoju, coś sobie zjemy, napijemy się i lecimy sobie dalej. Pewnie już głodomory jedzą, już jedzą głodomory. Ja sam będę jadł. A jak? Bułęcja. Myjemy. Chwila odsapnięcia i lecimy dalej. O. A w lesie można spotkać lisa. Dobra, my już po postoju. Chyba zamknęłaś. Pakujemy się i lecimy dalej. Wszystko jest na miejscu, na miejscu. Dobra. A lecimy do domciu. Mamy następny parking. Już jesteśmy za Poznaniem. Jakieś 140 km do domciu. Mały postój ze względu na psiaka. Jesteśmy na mopie. Także bateria padła. Jesteśmy na mopie, 140 km od od Wrocławia, za Poznaniem. Stoimy sobie na parkingu. A zjechaliśmy, bo czuć było gaz. Ale to raczej nie od nas, bo na postoju nic nie czułem. Najwyżej zrobi kabum pod maską, no nie? Będzie wesoło. Dobra, piesio sobie polata jeszcze chwilkę. My chwilkę się rozprostujemy i lecimy dalej. Także do następnego. Paparapa. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Jeszcze może z 2 km jesteśmy już w domciu. Cała trasa zajęła nam 7,5 godzinki. Zrobiliśmy 467 km. A 469, bo tak wyjdzie do domciu, 469. Także co, dzięki serdeczne za uwagę i pewnie do następnego wypadu. Albo coś, co mi przyjdzie do głowy, pewnie montować do przyczepy. Na razie, pozdrawiam.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.